Szczęść Boże, Piotr Krupa, zapraszam na Polski Punkt Widzenia. Dziś naszym gościem jest pan profesor Arkadiusz Jabłoński, socjolog, Katolicki Uniwersytet Lubelski. Szczęść Boże, panie profesorze. Szczęść Boże, kłaniam się. Kurz w Warszawie już opadł po wczorajszym marszu opozycji, marszu właściwie Donalda Tuska, bo osobiście zapraszał i chyba też był liderem tego marszu. Dziś też przewodniczący Platformy Obywatelskiej rano w mediach społecznościowych chwalił się, jak to dziękuję tym, którzy zadbali o czystość w mieście, pracownikom obsługi służb sprzątających Warszawę. Panie profesorze, czy możemy mówić o sukcesie Donalda Tuska i Platformy Obywatelskiej po wczorajszym marszu? Bo zdaje się, że te obrazki pokazały tłumy w Warszawie. No tak, no z jednej strony na pewno był to jakiś sukces marketingowy. Ten sukces związany z frekwencją. Wydaje mi się, że no, myślę, że większość z nas spodziewała się jednak mniejszej liczby osób. No ta mobilizacja partii, to też dobrze świadczy o PO, była duża. No tylko pozostaje pytanie, no i co z tego, że nawet był pewien sukces marketingowy. Mówienie, że to jakiś game changer przyszłych wyborów, to myślę, że zdecydowanie za dużo, bo nawet gdyby przyjąć, a to są liczby nieprawdopodobne, bo te 100 tysięcy, 150 tysięcy to prawda, no ale mówienie o półmilionowej rzeszy ludzi, no to już jednak jest lekka przesada, ale to jest tylko ewentualnie 5% osób, które byłyby czy będą potrzebne, aby móc wygrać wybory, no bo liczymy w granicach teraz już 10 milionów, które trzeba zdobyć, bo tak mniej więcej wyglądały ostatnie wybory prezydenckie. Zatem no, mamy tylko 5%. W pewnym momencie chyba zdał sobie z tego sam sprawę Donald Tusk, gdy poprosił wszystkich zgromadzonych, przynajmniej na Placu Zamkowym, aby od tej pory starali się przekonać przynajmniej 20 osób niezdecydowanych. No to właśnie ten taki mnożnik jest potrzebny, aby móc liczyć na sukces. Zatem jeszcze daleka droga do ogłoszenia tego zwycięstwa, o którym tak dużo mówił Donald Tusk podczas tego marszu. Wspomniałem na początku naszego programu o obrazkach, bo jak patrzymy właśnie na te kadry, szczególnie w mediach sprzyjających opozycji, no to widzimy spektakularne tłumy, ale też zauważył Robert Bąkiewicz, który od lat organizuje Marsz Niepodległości w Warszawie, że trasa marszu została nieprzypadkowo wybrana przez też wąskie ulice, tak żeby sprawiały wrażenie ogromnych tłumów. Więc widać po stronie Platformy bardzo dobre takie PR-owe przygotowanie do tego wydarzenia. No tak, mają tak zwane zaprzyjaźnione media, które zadbały o to, aby zdjęcia, które zostaną pokazane społeczeństwu, no były tak właśnie zrobione, żeby nawet przy mniejszej frekwencji uzyskać ten efekt tłumu. No a tutaj ta frekwencja no była mimo wszystko wysoka. No ja się jednak nie spodziewałem, że będzie gdzieś w granicach 100 tysięcy. Myślałem, że jednak będzie mniej. Na to się złożyło wiele rzeczy. Fakt, że była też piękna pogoda, fakt, że wiele osób no, korzystało z możliwości darmowej podwózki do Warszawy i często zobaczenia, prawda, czy skorzystania z różnych atrakcji z tym związanych, myślę, że sprzyjał tej frekwencji. Właśnie, czy to wczorajsze wydarzenie pokazało skuteczność struktur lokalnych Platformy Obywatelskiej, skuteczności też włodarzy związanych z opozycją, którzy się zmobilizowali i te autobusy, o których pan profesor wspomniał, zapewnili często darmowe i zmobilizowali swoich zwolenników, żeby, a może być może pracowników, bo to często przecież tak bywa, że też są zmuszani albo sugeruje im się, że wypadałoby, żeby pojechali na takie wydarzenie. Tak, no, ta mobilizacja w gminach, w miasteczkach, w miastach, w których to rządzi Platforma, no myślę, była w sposób naturalny, nawet bez przymusu duża, no bowiem no, te osoby identyfikują się z tym przekazem. Bardzo często jest to dla nich także rodzaj obawy, no, że utracą, gdy
Prawo i Sprawiedliwość zyska jeszcze większą popularność, poparcie, swoje dobre stanowiska. Myślę, że o tym też mówił Donald Tusk, mówiąc, że trzeba naprawić ludzkie krzywdy, no i wymienił tych, którzy stracili pracę. No, wiadomo, że przy niskim poziomie bezrobocia, no to co przychodzi człowiekowi na myśl, no to ci wszyscy działacze, no, którzy stracili te urzędy centralne lub te urzędy w różnych gminach, w których rządzi PiS, no, tym większa chęć no, naprawienia tychże ludzkich krzywd. No, a gdy idzie o poparcie, no, ludzie dlatego także myśląc o swoim jak najlepiej, a może no, przynajmniej indywidualnie pojętym interesie, no, idą bronić partii, która zapewnia im frukty. Donald Tusk mówił o dążeniu do Polski wolnej, uczciwej, bezpiecznej, praworządnej, samorządnej, czystej, zielonej i europejskiej. Czy ci, którzy słuchali tych słów, patrząc też na to, jak wygląda nasz kraj, to nie mają pewnego takiego rozjazdu z tym, co Donald Tusk mówi, a tym, jak wygląda rzeczywistość? No bo przecież, jeżeli ta Polska nie byłaby wolna, to ten wielotysięczny marsz wczoraj w Warszawie spokojnie by tak nie przeszedł. Być może pojawiłyby się jakieś prowokacje, być może jakaś budka policyjna spaliłaby się przy jakiejś ambasadzie, a policja by z wielką chęcią używała pałek, a być może broni gładkolufowej, tak jak to za czasów Platformy strzelano do górników. Oczywiście rzeczywistość skrzeczy, jeżeli się ją porówna z tym, o czym mówił Donald Tusk. Ja myślę, że tam jednak słowem kluczowym tego wszystkiego, co działo się podczas tego marszu, to było słowo rozliczenie. Rozliczenie, rozliczenie, rozliczenie. A to wszystko pozostałe, no to były te ozdobniki, no tam było wiele haseł i patriotycznych i takich, prawda, w których to no, każdy się może identyfikować, no bo wszyscy chcemy żyć w kraju, prawda, który jest bezpieczny, który jest zielony i tak dalej, i tak dalej. No tylko, że w dużej mierze taki kraj udaje się od 8 lat budować skuteczniej niż to było wcześniej za rządów Platformy Obywatelskiej i PSL-u. Tyle, że dla tych zwolenników tejże partii i w ogóle szerzej może dla wielu ludzi z opozycji to nie ma znaczenia. No właśnie istotą jest odsunięcie PiS-u od władzy, rozliczenie, no i naprawienie tych tak zwanych krzywd. No to były zresztą te słowa, które on, myślę, o panu Donaldzie Tusku użył w tym swoim takim ślubowaniu, prawda, którym, no nie wiem, czy chciał nawiązać do jakichś znanych ślubowań, które w naszej historii miały miejsce. No chyba tak, no tyle, żeby szło dosyć groteskowo, no bo te całe ślubowanie, po pierwsze brakowało pewnej formy, a były to takie wiecowe wykrzykniki, które no miały zostać w pamięci, zwłaszcza ten wykrzyknik rozliczymy. Ale oprócz tych oficjalnych wykrzykników, które się pojawiały ze sceny, z ust liderów, przede wszystkim Donalda Tuska, myślę, panie profesorze, mnóstwo wulgaryzmów, wręcz nienawiści. Spotykały się z nią też nasze ekipy telewizji Trwam, które po prostu pojechały na to wydarzenie i relacjonować, tak jak wszystkie duże, ważne wydarzenia relacjonujemy. Dużo nienawiści, dużo wulgaryzmów, przekleństw w kierunku też Prawa i Sprawiedliwości, partii rządzącej, jej liderów, te słynne 8 gwiazdek, które były przez wielu wykrzykiwane. Panie profesorze, czy na takich negatywnych emocjach da się budować jakąś przyszłość, też w wymiarze politycznym, długofalowego rządzenia dla dobra wszystkich Polaków? Czy to jest takie krótkotrwałe generowanie złych emocji tylko po to, żeby te wybory wygrać?
A myślę, że to jest pytanie retoryczne. No, w dużej mierze trudno budować tylko na nienawiści jakiś program działań. No, wydaje mi się, że to, co będzie miała Platforma Obywatelska czy opozycja, gdyby udało się im wygrać wybory, no to dobry stan państwa, który odziedziczą po Prawu i Sprawiedliwości wiele rozpoczętych inwestycji. No, i teraz jest pytanie tylko, czy tutaj właśnie nie zagraża nam no brak zdolności właśnie do kontynuowania tego i budowania. Okazuje się, że to nie jest tak, iż rządzenie państwem jest rzeczą sprowadzającą się do administrowania. Rządzenie państwa no to jest pewne wytyczanie celów, które trzeba umieć zrealizować. No i tu jest ta obawa. Po pierwsze, czy te cele, które teraz wytycza sobie Prawo i Sprawiedliwość, choćby te również inwestycyjne, nie zostaną zaprzepaszczone, no choćby w imię tego, że nie o rozwój Polski jako taki będzie chodziło wielu no, tym politykom, którzy ewentualnie mogliby przejąć władzę. No a po drugie, no też trzeba umieć to zrobić. No, okazuje się, że to umieć wiąże się często no, z dużym poświęceniem, z dużą determinacją. To wykazuje premier Mateusz Morawiecki, to wykazują czołowi menadżerowie wielkich spółek państwowych. Tam widać, że chodzi o rozwój tych spółek, chodzi o bogacenie przy okazji także Polaków dzięki zyskom, jakie te spółki odnoszą. Wcześniej były to takie kury znoszące złote jaja, czyli wyzyskiwano tyle, ile się dało, nie inwestowano odpowiednio, nie zapewniano rozwoju i to do takiego stanu możemy znowu wrócić, że ktoś skonsumuje te udane działania, choćby gospodarcze, skonsumuje prywatyzując na różne sposoby, chodzi nawet nie o prywatyzację tych wielkich spółek na przykład, ale właśnie urządzając się na tym mieniu i wiele znowu, prawda, jak to mówił pan redaktor Michalkiewicz, no, z nowej szlachty ludzi zacznie z tego korzystać dla siebie, natomiast państwo, społeczeństwo nie będą miały z tego takich zysków, jak to się udaje teraz generować. Panie profesorze, a na ile Donald Tusk zyskuje na krótkiej pamięci Polaków i wyborców? No bo tak, mówi, że PiS łamie konstytucję, że jest łamana demokracja. A wielu zapomina, że za czasów rządu PO-PSL wchodziły służby do redakcji i wyrywały dziennikarzom laptopy z ważnymi danymi, gdzie w nocy rzecznik rządu spotykał się przy jakimś śmietniku z szefem spółki wydającej jeden z największych dzienników w kraju. Mnóstwo mamy takich przykładów z czasów Platformy negatywnych łamania demokratycznych praw, przecież też wiele kontrowersyjnych decyzji Sądu Najwyższego za tamtych czasów. Czy ta pamięć jest bardzo krótka w polskim społeczeństwie? Ja myślę, że w ogóle pamięć polityczna jest krótka tych wszystkich osób, które nie żyją polityką, nie komentują jej, nie zajmują się na co dzień choćby jako obserwatorzy bardziej wnikliwi. I to zaciera się, zacierają się nazwiska, zacierają się działania. Ludzie pamiętają to, co było w najbliższym miesiącu, może roku. Te wszystkie wydarzenia związane z rządami Prawa i Sprawiedliwości, no mają też swoje słabsze strony. Uwypuklanie ich w mediach, nadawanie im takiego znaczenia, jakby to były takie priorytetowe działania, przemilczanie wszelkich sukcesów, wyciąganie na powierzchnię każdej drobnostki, w której to gdzieś spadamy w jakimś rankingu, ktoś tam nas źle ocenia, jakiś znowu, prawda, Trybunał w Strasburgu wydaje kolejny wyrok przeciwko Polsce. No to ludzie słyszą, to do nich
nich dociera. No i przez pryzmat tego typu takich pogłosek właśnie medialnie wzmacnianych, no także budują sobie obraz tych rządów, które są. 8 lat rządów każdej partii no jest, musi powodować pewne zmęczenie. Powoduje taki odruch także myślenia, no może jednak jakby by nastąpiła zmiana władzy, coś by się mogło poprawić. Niekiedy ludzie nawet trochę mają zawiści do tych polityków, którzy siłą rzeczy, jeżeli rządzą, jeżeli pełnią funkcje, no to poprawiają, no żyją trochę lepiej, prawda, mają jakąś, wyrabiają sobie jakąś pozycję. Pojawia się też taki myślę właśnie odruch odwetu, a może im to odebrać, a już się, mówiąc brzydko, nałapali i na tym nachapali, prawda, i na tym myślę Donald Tusk buduje na przykład tą narrację właśnie o rozliczeniu czy naprawie państwa polskiego. A politycznie, panie profesorze, Donald Tusk wczoraj też zyskał, podporządkowując sobie i Szymona Hołownię, który miał być przecież alternatywą i dla PiS-u, i dla Platformy, i podporządkował sobie Władysława Kosiniaka-Kamysza. I Lewica też pokornie poszła pod sztandarem Donalda Tuska. Czy to jest tak, że te przystawki, no tak brzydko nazywane, te mniejsze partie, zostaną zjedzone teraz przez Platformę Obywatelską, będą skazane na współpracę i podporządkowanie się Donaldowi Tuskowi? Ja myślę, że sami się skazali. Tutaj zabrakło im cierpliwości i determinacji, myślę zwłaszcza o ruchu pana Hołowni i PSL-u, żeby jednak wytrwać w tym przekonaniu, że budujemy trzecią drogę. Poddali się tej histerii, że ta ustawa w sprawie badania rosyjskich wpływów ma jakoś uderzać w społeczeństwo. No te media, które sprzyjają opozycji, celowo nadawały ton właśnie tym wydarzeniom, czy właśnie temu przedsięwzięciu taki, jakby to miało zagrażać w ogóle wolności obywateli. No i oni się poczuli jakoś zobligowani, no, że tym, że w ten sposób no, muszą iść zaprotestować. Zmienili trochę narrację, że to więc nie jest tylko i wyłącznie manifestacja, stacja poparcia dla partii, no ale to jest jakiś ruch sprzeciwu wobec działań Prawa i Sprawiedliwości. No okazało się, że tak jak pan mówi, to nic im politycznie nie dało, a pozbawiło ich tak naprawdę tego takiego znamienia jakiejś alternatywy, którą mogli budować i spokojnie przeczekać tydzień, dwa i nikt już nie będzie pamiętał o tym marszu, no ewentualnie w spotach czy klipach jakiś przedwyborczych będzie to przypominane, a oni wykorzystując brak programu Platformy Obywatelskiej, no mogli jednak próbować przebijać się z własną narracją, która byłaby mniej emocjonalna, a bardziej właśnie nakierowana na działania związane z tym, czego Polacy oczekują, tak jak to robi Konfederacja mądrze i myślę, że na tym zyska właśnie kosztem PSL-u i Hołowni. Stworzyła się swoistego rodzaju pewnie koalicja strachu i obawy przed tą komisją rozliczającą. Być może panowie mają coś za uszami. Panie profesorze, i na koniec chciałbym zapytać krótko o reakcję Prawa i Sprawiedliwości, bo chyba partia rządząca jest mocno zaskoczona skutecznością Donalda Tuska i struktur Platformy i tak licznego marszu w stolicy, bo też nie widzimy takiej jednoznacznej reakcji polityków Prawa i Sprawiedliwości. Dzisiaj tak dość oszczędnie komentowali to wydarzenie. Myślę, że trochę właśnie było w tych komentarzach za dużo takiej próbie zaczarowania rzeczywistości, jakby takiego mówienia, że to nie było wydarzenie tak znaczące. Ja mówię, lepiej przyjąć narrację tak. No udało mu się zgromadzić kilkaset tysięcy ludzi na manifestacji. No i co z tego? No i co z tego? Jak to się przełoży na jakąś przyszłość polityczną? No co, no tak, Donald Tusk będzie po wygraniu
wygranych wyborach umiał świetnie zorganizować może jeszcze większe manifestacje, ale czy to naprawdę poprawi los Polaków i jest gwarantem tego, że ta przyszła polityka będzie skuteczniejsza niż obecna? I myślę, że w tym kierunku pójdzie narracja Prawa i Sprawiedliwości. Może faktycznie ta liczba osób, która się pojawiła na tym wiecu marszu, troszeczkę zaskoczyła nie tylko komentatorów, ale także polityków. To obudzi ten sukces Donalda Tuska, bo chyba tak trzeba mówić, ten organizacyjny sukces, tak to nazwijmy, działaczy Prawa i Sprawiedliwości, bo chyba wielu w takim śnie jest, że wszystko jest dobrze, że będzie łatwo, bo jest 800+ i właściwie bez problemu te wybory uda nam się wygrać. Tak, no mamy swoich przyjaciół, ponosimy duże koszty, ale jednak z tej dotacji partyjnej mamy z czego płacić. No to są proste mechanizmy przy pewnej mobilizacji, determinacji no i pewnym wymuszaniu na strukturach jednak aktywnego działania, a że jest okres przedwyborczy, tym łatwiej, bo to może też wpłynąć na pozycje na przykład na listach wyborczych i tym chętnie to podejmowali. No to tak, to się da, no ale co z tego wynika dla społeczeństwa? No poza tym, że mogliśmy przez parę godzin w telewizji popatrzeć, jak ludzie spacerują po Warszawie, no nic więcej z tego nie wynika, bo nie było tam jakiegoś przesłania, jakiegoś właśnie game changera, który byłby dla atrakcyjny i przetrwał ten czas samego marszu. No nawet chyba Lech Wałęsa się obraził, że nie chcieli go wszyscy słuchać i jego opowieści o jego wielkim ego. Bardzo dziękuję za rozmowę, pan profesor Arkadiusz Jabłoński, Katolicki Uniwersytet Lubelski. Dziękuję bardzo, z panem Bogiem. A Polski Punkt Widzenia jutro o stałej porze 21:40. Do zobaczenia, z panem Bogiem.